Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy tematykę konfiguracji webowego serwera Apache, którą rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku. W tamtym wideo udało nam się skonfigurować serwer pod obsługę wielu użytkowników i wielu witryn. Dzisiaj idziemy o krok dalej, a mianowicie podepniemy pod nasze strony usługę DNS, dzięki czemu możliwe będzie uruchamianie witryn nie za pomocą adresu IP i nazwy użytkownika, ale za pomocą nazwy domenowej. Jeśli nie widzieliście tamtego epizodu, zajrzyjcie koniecznie. Ten, który właśnie oglądacie, jest jego kontynuacją. Tak więc, aby jak najlepiej zrozumieć poruszaną tematykę, warto wiedzieć, co tam się działo. Kolejny raz sponsorem odcinka jest firma NordVPN. VPN to jak już pewnie doskonale wiecie, usługa tworząca dla nas w internecie bezpieczny, szyfrowany tunel, chroniący naszą tożsamość, umożliwiający łatwą zmianę lokalizacji, z jakiej łączymy się z internetem. Sponsor odcinka, firma NordVPN, to potentat na tym rynku. Z ich usług korzysta obecnie wiele milionów użytkowników na całym świecie, obsługiwanych przez tysiące serwerów Norda. Aktywność sieciowa w ramach usługi nie jest w żaden sposób archiwizowana, a korzystanie z niej umożliwia łatwa w użyciu, dostępna w wielu systemach aplikacja. Na jednym koncie możemy ustanowić aż do sześciu jednoczesnych tunelowanych połączeń. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany posiadaniem VPN-a, no to firma przygotowała specjalnie dla widzów naszego kanału kod promocyjny. Wystarczy udać się pod adres nordvpn.com, prawy slash, pasja informatyki. Otrzymacie wówczas zniżkę na dwuletni plan i dodatkowo dzięki promocji aż 4 miesiące gratis. Wszelkie info oraz linki znajdziecie w opisie filmu oraz w podpiętym na dole komentarzu. Zakładając, że materiał z poprzedniego odcinka jest opanowany, maszyny wirtualne z tamtą konfiguracją odpalone, no to możemy przystąpić do zasadniczej części dzisiejszego odcinka. Podsumujmy, co mamy zrobione do tej pory. Udało nam się skonfigurować serwer www. do obsługi wielu użytkowników, umożliwiliśmy połączenie strony www. z serwerem bazy danych. Uruchomiliśmy najnowszą wersję interpretera języka PHP. No a dodatkowo skonfigurowaliśmy możliwość szyfrowanego połączenia FTP do katalogów domowych użytkowników. Pozostała nam jeszcze kwestia usługi DNS, która umożliwi wyświetlanie strony za pomocą nazwy domenowej, no i uruchomienie szyfrowanego połączenia HTTPS. Takie połączenie skonfigurujemy sobie dla witryny użytkownika Maniek2. Do dzieła. Zaczniemy od konfiguracji nazw domenowych dla witryn, chociaż zanim zainstalujemy i skonfigurujemy soft realizujący usługę DNS, no to musimy skonfigurować tzw. wirtualne hosty dla naszych witryn. To właśnie mechanizm wirtualnych hostów stanowiący element serwera Apache pozwala hostować i udostępniać wiele witryn na jednym serwerze. Konfiguracja wirtualnego hosta polega na utworzeniu osobnego pliku dla każdej z witryn znajdujących się na serwerze, no i skonfigurowaniu go w odpowiedni sposób. Pliku oczywiście sami nie musimy klepać od zera. Na serwerze dostępne są sample dla połączeń szyfrowanych i nieszyfrowanych, które siedzą w katalogu ETC, Apache 2, no a dalej Sites Available. Plik z trzema zerami w nazwie to plik wirtualnego hosta dla portu 80, czyli dla zwykłego HTTP. Natomiast plik Default SSL to plik wirtualnego hosta dla portu 443, czyli dla https -a. W ramach dzisiejszego zadania przygotujemy wirtualnego hosta działającego na porcie 80, czyli bez szyfrowania dla witryny użytkownika maniek1 oraz wirtualnego hosta działającego na porcie 443, czyli z obsługą szyfrowanego połączenia dla użytkownika maniek2. Rozpoczniemy od tego, że skopiujemy sobie domyślny plik wirtualnego hosta, no i nadamy mu już na etapie kopiowania nową nazwę. Zatem sudo cp lokalizacja źródłowa Następnie lokalizacja docelowa, no to oczywiście będzie ten sam katalog, no i teraz nazwa pliku wirtualnego hosta. Nazwa może być co prawda dowolna, natomiast ja proponuję tak nazywać pliki, aby odzwierciedlały nazwy domenowe, których będziemy używać do wyświetlania strony. Gdybyśmy chcieli nasze strony wystawić do neta, no to oczywiście należałoby wykupić sobie domenę i używać nazwy domenowej, za którą zapłaciliśmy. No ale skoro my pracujemy w sieci lokalnej, nazwy domen mogą być totalnie dowolne. Ja proponuję nazwy maniek1.pl dla pierwszej witryny, tak więc nasz plik nosił będzie taką nazwę, koniecznie z rozszerzeniem .conf na końcu. Nie zapominajcie o tym rozszerzeniu przy własnych konfiguracjach, bez niego Apache nie pozwoli na uruchomienie strony. OK, plik skopiowany, zatem możemy przejść do jego edycji. Po pierwsze ściągamy hasza z linii Server Name, a przykładowy adres zmieniamy na maniek1.pl. Po drugie dodajemy opcję Server Alias, której wartość to www.maniek1.pl. Nawet jeśli chcemy, aby witryna uruchamiała się tylko z nazwą domeny, a nie z www, no to warto dodać taki alias, tak aby cała konfiguracja była kompletna i poprawna. Natomiast później można już zrobić przekierowanie, które my również sobie skonfigurujemy. Opcję Server Admin możemy sobie na razie zakomentować. No a w document Root podajemy ścieżkę do plików naszej strony. W tym wypadku będzie to oczywiście Home, Manic 1, no i Public HTML. OK. Na razie to tyle. Zapisujemy zmiany, no i opuszczamy edytor. Teraz musimy naszego wirtualnego hosta jeszcze uruchomić. Użyjemy do tego polecenia sudo, a2, en, site, pisane łącznie, no a dalej nazwa pliku wirtualnego hosta. Jeszcze przeładowanie lub też restart serwera. No i plik wirtualnego hosta gotowy do pracy. Plik mamy już przygotowany, ale na tym etapie nie jest jeszcze możliwe uruchomienie strony korzystając z nazwy domenowej maniek1.pl. Do pełni szczęścia, potrzebujemy jeszcze w jakiś sposób tę naszą nazwę domenową w sieci rozpowszechnić. Wyjścia mamy dwa: łatwe i nazwijmy to sztywne, lub też bardziej skomplikowane, natomiast dużo bardziej elastyczne. Pierwsza opcja to dopisanie do pliku hosts w systemie operacyjnym adresu IP witryny z jej nazwą domenową. Jak pamiętamy, w przypadku rozwiązywania nazw DNS zanim komputer lokalny odpyta serwer DNS o adres IP witryny na jaką chcemy wejść, no to najpierw sprawdza zapisy w pliku Hosts oraz własną pamięć podręczną. I dopiero gdy tam nie odnajdzie rozwiązania, szuka go na serwerze DNS przypisanym w jego konfiguracji. Jeśli w pliku Hosts lub też w cache urządzenia zapisane są rozwiązania nazw na adresy IP, no, to urządzenie z nich skorzysta i już nie będzie potrzebował zewnętrznego DNS-a. Druga metoda: no to instalacja i skonfigurowanie serwera DNS dla naszych witryn. My oczywiście zobaczymy, jak działa i jedna, i druga opcja. Na początek zapis informacji o domenie w pliku Hosts. Przechodzimy do Windowsa, a następnie uruchamiamy notatnik na prawach admina. To bardzo ważne. Jeśli uruchomimy notatnik, a dalej plik Hosts na prawach użytkownika, no to nie będzie możliwe zapisanie w nim zmian. Plik ten znajduje się w katalogu Windows, dalej System 32, potem Drivers i etc. Zmieniamy sposób wyświetlania na wszystkie pliki, no i tutaj mamy naszego hostsa, którego uruchamiamy. Na samym dole pliku dopisujemy IP-ka serwera, no i nazwę domenową strony. Jeszcze jeden zapis. Tym razem dla adresu www.maniek1.pl Ok, gotowe. Zapisujemy zmiany w pliku. No i odpalamy przeglądarkę. W polu adresu podajemy nazwę maniek1.pl. No i testujemy. No jest. Strona, jak widać, działa. Zobaczmy, może jeszcze w nowej karcie, czy wyświetli się również za pomocą adresu www.maniek1.pl. No i jak widać, również ten adres działa. Dodanie nazwy domeny do pliku, czyli na sztywno, to oczywiście nie jest optymalne rozwiązanie, szczególnie w przypadku domen dla witryn internetowych. Trudno stawiając stronę w necie rozsyłać wszystkim użytkownikom internetu info, że jest postawiona nowa strona, tak więc niech dopiszą sobie jej adres na swoich kompach, no to raczej niewykonalne. Pliki hosts natomiast są stosowane i to bardzo często w przypadku sieci lokalnych. Tam administratorzy często korzystają z tej funkcjonalności, dodając np. do pliku adresy IP wraz z nazwą domenową konkretnych serwerów czy urządzeń sieciowych. Ok, tyle na temat pliku hosts. Zobaczmy, jak teraz skonfigurować pod nasze strony usługę DNS. Zacząć musimy oczywiście od instalacji usługi, a całą naszą konfigurację wykonamy na jednym serwerze. Standardem w świecie Linuxowego oprogramowania serwerowego jest soft o nazwie BIND z numerem 9, taki więc sobie zainstalujmy. OK, serwer zainstalowany, tak więc możemy od razu przystąpić do konfiguracji. Lekcje o usłudze DNS już przerabialiśmy na przykładzie Windowsa. Jak pamiętacie, konfiguracja tej usługi polega na utworzeniu nowej strefy. Odpowiadającej nazwie domeny, którą ten serwer ma obsługiwać. W przypadku Linucha należy zrobić to samo, tym razem oczywiście za pomocą pliku. Na ekranie widzimy właśnie zawartość katalogu BINT. Z tej listy najbardziej interesuje nas plik dbempty, który jest samplowym plikiem konfiguracji strefy DNS. Co zatem z nim zrobimy? No, oczywiście sobie go skopiujemy, nadając mu nową nazwę, odpowiadającą nazwie domeny, którą wymyśliliśmy. To ważne, aby plik nazywał się dokładnie tak jak domena. OK, plik skopiowany, możemy odpalić go do edycji. Tak wygląda sample strefy DNS, który będziemy modyfikować. Zapisy w tym pliku to, przypominam, zbiór rekordów, które musimy zmodyfikować lub też dopisać. Domyślnie w pliku strefy znajdują się dwa startowe rekordy, które są obligatoryjne w konfiguracji każdej strefy DNS. Bez nich dalej nie pojedziemy. SOA. To rekord początku strefy i tutaj należy zapisać nazwę domeny, nie kasując tej kropki na końcu. DNS do poprawnego działania tej kropki potrzebuje, bo jest ona integralną częścią adresu, chociaż dla wygody użytkowników nie wymagane jest jej stosowanie, kiedy korzystamy np. z internetu. To co mamy obok również zmienimy na nazwę odpowiadającą nazwie naszej domeny, pozostawiając tego ruta. To jest zapis stosowany dawniej w celu identyfikowania administratora strefy. To jest tak naprawdę jego adres mailowy, no bo ta kropka zastępuje małpę. Obecnie już się raczej z tego nie korzysta, ale aby nie robić bałaganu w pliku strefy, zapiszemy porucie również naszą domenę. Ok, w nawiasie poniżej zapisane są parametry pliku strefy. Dla nas istotny jest numer serial, który należy zmienić za każdym razem, kiedy dokonuje się zmian w pliku strefy. Nie wchodząc w szczegóły, chodzi o to, aby serwery DNS propagujące domenę miały informację, czy w pliku tej strefy zostały dokonane jakieś modyfikacje. Jeśli admin zmieni zapisy w pliku, ale nie zmieni tego numeru, serwery DNS mogą poprawnie nie propagować nowej strefy, nie rozsyłać tego nowego pliku i tym samym zmiany mogą nie zostać wdrożone. Dlatego też zawsze należy pamiętać o zmianie tego numeru, kiedy zmieniamy zapisy w pliku strefy. Ustalmy sobie nasz początkowy numer, powiedzmy na 100 dla tej strefy. Kolejna zmiana w pliku to modyfikacja rekordu NS, czyli rekordu wskazującego na główny serwer DNS obsługujący domenę. Przypominam, iż każda domena w internecie musi mieć swój własny serwer DNS, który, jak to się fachowo określa, jest serwerem autorytatywnym dla tej domeny. Adresem serwera, jaki tutaj zapiszemy, będzie adres NS, czyli name server z numerem 1. No i dalej nasza domena. To oczywiście jest umowne, że zapisałem tutaj NS1. Można również wpisać np. DNS1 czy cokolwiek innego. Ważne, aby to co zapiszemy przed nazwą domeny znalazło się dalej w pliku strefy, ale powiedzmy, że nazwa NS z numerem dla DNS-owych serwerów jest ogólnie przyjęta, taką więc zastosujemy. Generalnie powinno się stosować dwa adresy serwerów DNS dla strefy. Jeden główny, a drugi powiedzmy backupowy, ale na potrzeby tego LABA pozostaniemy tylko przy jednym serwerze. W dalszej części pliku strefy musimy zapisać sobie nasze rekordy zgodnie ze sposobem zapisu stosowanym w plikach tego typu. Zaczniemy od rekordu, który będzie mapował adres 10.01, czyli adres IP naszego serwera na domenę maniek1.pl. Zapiszemy to tak. Małpa, tabulator, IN i dalej rodzaj rekordu. Rekordem mapującym nazwę domeny na adres IPv4 będzie rekord typu A. Jeszcze jeden tabulator, no i zapisujemy IP naszego serwera. Ok, teraz musimy dodać rekord typu A o nazwie ns1, który również będzie wskazywał na nasz serwer. Gdybyśmy tego nie zrobili, no to serwer nie zrozumiałby nazwy ns.maniek1.pl, którą zapisaliśmy w rekordzie startowym. Jeśli chcemy wyświetlać stronę po adresie www.maniek1.pl, lub też chcemy zrobić przekierowanie na adres bez www, no to powinniśmy dodać jeszcze jeden rekord A rekord o nazwie www. OK, tak wygląda nasz wyjściowy plik strefy. Zapisujemy zmiany, no i teraz musimy dodać naszą nową strefę do pliku named.conf.local. Edytujemy sobie zatem ten plik, no i zapisujemy. Zone, w cudzysłowie nazwa domeny, no i klamra. W nowej linii zapisujemy rodzaj serwera. Będzie to serwer główny, tak więc wpisujemy type master. No, i średnik. W następnej linii dodajemy parametr File, no a w cudzysłowie podajemy ścieżkę do pliku strefy. Jeszcze jeden średnik oraz klamra zamykająca, no i jeszcze jeden średnik na koniec. Zwróćcie proszę uwagę na tą składnię, bo jeśli popełnimy tutaj jakiś błąd, no to nasz serwer DNS nie zadziała poprawnie. Ok, zapisujemy zmiany w tym pliku i zanim sprawdzimy, czy wszystko jest OK. Zanim przetestujemy, czy ten cały serwer DNS działa poprawnie, zweryfikujemy, czy nasz plik ze strefą jest dobrze skonfigurowany. Do tego użyjemy polecenia sudo named-check-zone wraz z nazwą domeny, no i ścieżką do pliku strefy. Wygląda, że wszystko jest OK, tak więc jeszcze restart całego serwera DNS, no i można przystąpić do testów. Wracamy do naszej Windy. I zaczniemy od wywalenia wpisów z pliku hosts. Nie są nam już potrzebne, no bo mamy utworzoną strefę DNS. Ok, teraz musimy jeszcze do konfiguracji sieci dopisać adres IP serwera DNS. Gotowe. Wracamy do przeglądarki, ale zanim sprawdzimy, czy wszystko działa, wyczyśćmy jeszcze jej cache. Ok, testujemy. Najpierw adres maniek1.pl jest, strona nam się wyświetla, tak więc wygląda, że wszystko jest OK. Sprawdźmy jeszcze, czy będzie działać rekord WWW. No jak widać, również działa, tak więc wszystko gra. No ok, strefa Maniek1.pl działa tak jak trzeba. Czas zatem na konfigurację strefy dla drugiej witryny oraz konfigurację szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Gdyby nasza domena była publiczna, to znaczy dostępna w internecie, no to sprawa byłaby banalna jak wypicie porannej kawy. Jak skonfigurować szyfrowane połączenie, chociażby z darmowym certyfikatem Let's Encrypt, pokazywał już Mirek w odcinku Zmiana adresu na HTTPS. Tak więc, jeśli komuś zależy na skonfigurowaniu szyfrowanego połączenia dla domeny działającej w necie, odsyłam do tamtego wideo. My natomiast skupimy się na konfiguracji z wykorzystaniem certyfikatu, który, podobnie jak w ostatnim odcinku, nieco w inny sposób, wygenerujemy sobie samodzielnie za pomocą oprogramowania OpenSSL. Zanim jednak przystąpimy do generowania tego certyfikatu, kilka słów wyjaśnienia. W przypadku certyfikatów generowanych i podpisywanych samodzielnie przez serwery, czyli tzw. Self-Signed Certificate, przeglądarki zachowują się bardzo wstrzemięźliwie. To znaczy, od razu wychwytują, że nie są to certy wystawione przez jedną z organizacji certyfikujących, a wygenerowane samodzielnie, no i nie chcą ich akceptować. Szczególnie wrażliwa jest tutaj Mozilla, która bardzo wnikliwie sprawdza każdy certyfikat i jeśli odnajdzie w nim nawet najmniejsze odchylenie od standardów, no to nie chce go akceptować. Na szczęście są sposoby, aby te wszystkie niedogodności pokonać i zaraz zobaczymy jak to zrobić. Zaczniemy od tego, że zmienimy jeden zapis w głównym pliku konfiguracyjnym OpenSSL. -a. Plik ten znajduje się w lokalizacji etc/ssl, no i nazywa się openssl.cnf. Ostatnio ktoś poprosił, aby odpalać nano z numeracją wierszy, jeśli pliki są obszerne, a ten jest dość obszerny, tak więc edytor możemy uruchomić sobie z parametrem C. OK. Przechodzimy do sekcji V3, podkreślnik CA, zapisanej od linii 228. Tutaj interesuje nas opcja, która znajduje się w linii 240. I tutaj Basic Constraints zmieniamy z True na False. A po co zmieniamy? No my chcemy utworzyć tak zwany certyfikat end-user, czyli w wolnym tłumaczeniu certyfikat użytkownika końcowego, który nie będzie mógł podpisywać innych certyfikatów. Ta modyfikacja związana jest z polityką Mozilla Firefox, tylko ona jest na to wrażliwa. Każda inna przeglądarka przyjmuje certyfikaty, które mają wartość CA ustawioną na true. No ale jeśli chcemy, aby nasza witryna uruchamiała się poprawnie na każdej przeglądarce, no to musimy uwzględnić również tą modyfikację. OK, w tym pliku to tyle. Zapisujemy zmiany i zamykamy go. No dobra, czas na wygenerowanie certyfikatu. Pewne elementy polecenia, które nam taki certyfikat wygeneruje, będą zbieżne z tym, co robiliśmy ostatnio. Pewna jednak część polecenia będzie się różnić, także teraz drodzy oglądający, pełne skupienie. Standardowo zaczynamy od Sudo, no a dalej OpenSSL. Następnie potrzebujemy ustawić opcję, która pozwoli wygenerować certyfikat z żądaniem jego podpisu. Tak więc wpisujemy reku z opcją x509. Kolejna opcja, którą dodamy to no des, która nie ustawi dla certyfikatu hasła. Następnie opcją days określamy ważność certyfikatu, no i ponownie damy tutaj sobie jeden rok. Następnie dodajemy opcję new Kay z wartością RSA ustawioną powiedzmy na 2048. Ta opcja wygeneruje klucz, który posłuży do podpisania certyfikatu, a klucz ten będzie miał długość aż 2048 bitów. Ok, to co mamy do tej pory, zbieżne jest z poleceniem, którego użyliśmy przy generowaniu certyfikatu dla FTP'a. Na tym podobieństwa się kończą. Teraz do polecenia dodajmy sobie opcję SHA 256. Ta opcja określa algorytm dla sumy kontrolnej. Następnie dopisujemy opcję Extensions z parametrem. V3 podkreśnik CA. To jest to rozszerzenie, które zmienialiśmy w konfigu OpenSSL. Przypominam, że ta opcja jest niezbędna, aby Mozilla nie krzyczała, że nasz cert jest lewy. Kolejna rzecz to plik klucza. Tutaj w opcji Keyout musimy podać jego nazwę no oraz ścieżkę w jakiej system nam ten klucz zapisze. Ja tutaj podam ścieżkę etc ssl private, no a sam plik niech nazywa się maniek2 tak jak nazwa witryny z rozszerzeniem key. Pod ostatnim odcinkiem pojawiło się pytanie, czy to bezpieczne, przechowywać klucz i certyfikat w jednym pliku, tak jak było to w przypadku generowania certyfikatu dla FTP. Powiem tak: w sieci lokalnej nie jest to jakieś ogromne zagrożenie, chociaż faktycznie, gdybyśmy chcieli być mega restrykcyjni i zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa, no to można taki klucz i certyfikat zapisać w osobnych lokalizacjach. Tak też zrobimy sobie teraz. Podając w opcji OUT, która wskazuje nam nazwę i lokalizację pliku certyfikatu, ścieżkę ETC SSL Cerc, a sam plik certyfikatu nazwiemy maniek 2 tym razem z rozszerzeniem CRT. Ostatnio było PEM, bo zapisywaliśmy w jednym pliku i klucz i certyfikat. Teraz dla samego certyfikatu damy rozszerzenie CRT, które również jest powszechnie stosowane. To jeszcze nie koniec. Aby podczas generowania certyfikatu OpenSSL nie wymagał od nas podawania informacji o kraju, firmie czy organizacji, podobnie jak było to przy generowaniu CERTA dla FTP'a, możemy już teraz dodać sobie opcję SAPIOT, a w cudzysłowie i po slashu dodać przynajmniej jeden parametr, o który może nas zapytać OpenSSL. Ja tutaj zapiszę sobie CN, co oznacza Common Name, czyli tak zwaną nazwę zwyczajową, a jako parametr zapiszę Certyfikat dla maniek2.pl. Zamykamy cudzysłów, no i ostatnia, najważniejsza opcja, bez której nam to wszystko działać poprawnie nie będzie, a mianowicie musimy w certyfikacie podać jeszcze nazwę naszej domeny. Zapamiętajcie, bez tego certyfikat będzie bezużyteczny, a przeglądarki będą zgłaszać błędy związane z nazwą domeny. Tak więc dodajemy sobie opcję Add Text, a w cudzysłowie wpisujemy Subject Alt Name równa się DNS, dwukropek, no i nazwa domeny, czyli maniek2.pl. Po przecinku dodajmy sobie jeszcze dla bezpieczeństwa drugą nazwę DNS, tym razem z rekordem www. Ok, zamykamy cudzysłów, trzymamy kciuki i lecimy. Uff, poszło bez błędów. Jak widzicie, poszło całkiem szybko. Dzięki opcji Sabiot nie musieliśmy podawać już informacji wymaganych przez OpenSSL-a przy generowaniu certyfikatu. OK, cert wygenerowany, no i gotowy do pracy. Przystąpmy zatem do konfiguracji strony z jego wykorzystaniem. Sample konfiguracji wirtualnego hosta z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego, również mamy do dyspozycji, to jest plik default.ssl.conf. Skopiujmy go zatem nadając nazwę dla nowego pliku ssl-maniek2.pl oczywiście z rozszerzeniem .conf Tutaj inaczej niż w przypadku DNS-a nazwa pliku nie musi pokrywać się z nazwą domeny. OK, odpalamy plik do edycji. Serwer admin możemy sobie zahaszować, nie będzie potrzebny. Poniżej dodajemy opcję serwer name ustawioną na maniek2.pl no a pod spodem Server alias z domeną www.maniek2.pl. Na koniec zrobimy sobie co prawda przekierowanie do domeny maniek2.pl, ale dla pewności, że wszystko nam zadziała poprawnie, sugeruję ten alias tutaj dodać. Dokument RUT, no to oczywiście ścieżka do mańka, no i taką tutaj podajemy. Nieco niżej mamy ścieżki do klucza oraz certyfikatu, i również tutaj musimy zmienić na właściwe. Przypominam, że podawaliśmy je podczas generowania certyfikatu. Ok, jeśli chodzi o ten plik, to tyle. Możemy już zapisać zmiany, no i opuścić edytor. No to już prawie wszystko, jeśli chodzi o Apacha, ale do pełni szczęścia musimy jeszcze uruchomić możliwość wykorzystania połączeń szyfrujących, no i odpalić naszą nową stronę. Możliwość wykorzystania SSL-a w apaczu uruchamiamy za pomocą polecenia Sudo A2N SSL. Natomiast samą stronę uruchomimy znanym już poleceniem Sudo A2N dodając nazwę pliku strony, czyli ssl 2plconf Jeszcze restart serwera. No i połowa roboty za nami. Teraz musimy sobie jeszcze DNS-a ogarnąć, ale tutaj to już będzie prosta sprawa, no bo jeden plik strefy mamy już gotowy. Musimy zatem go sobie tylko przekopiować, no i dokonać potrzebnych modyfikacji. Zaczynamy od przekopiowania pliku strefy pierwszego mańka na drugiego. Pamiętajcie, że plik strefy musi nazywać się dokładnie tak samo jak domena. Gotowe. Edytujemy sobie za ten plik. I zmieniamy domenę maniek 1 na maniek 2 wszędzie tam, gdzie trzeba. OK. No i musimy jeszcze tutaj zmienić serial. No, skoro to strona druga, to ustawmy sobie ten numer, powiedzmy, na 200. Gotowe. Zapisujemy zmiany. Opuszczamy edytor. No i może sprawdźmy, czy wszystko działa, wykonując polecenie sprawdzające strefę. No jak widać wszystko jest OK, tak więc pozostało nam jeszcze dopisanie strefy do pliku named.conf.local. Skopiujmy sobie tą pierwszą strefę, wklejmy, no i tylko pozmieniajmy co trzeba. OK, gotowe. Zapisujemy zmiany, opuszczamy edytor, no i jeszcze restart całego serwera DNS. No dobra, czas na testy. Wracamy do Windy. I wpisujemy w przeglądarce adres https://manik2.pl. No jak widzicie, strona nam się nie odpaliła, a przeglądarka zgłasza problem z certyfikatem. Jeśli wybierzemy opcję zaawansowane, możemy przejść na stronę, akceptując ryzyko, o którym mowa w komunikacie. No nie jest to poprawne działanie, nie tego oczekiwaliśmy, chociaż dla porządku musimy powiedzieć, że pomimo tego błędu szyfrowanie działa. Strona jest zabezpieczona. Przeglądarka zgłasza błąd, bo wie, że to certyfikat self-sign, natomiast dla samego szyfrowania nie ma to żadnego znaczenia. Problemem jest fakt, iż użytkownik, który chce wejść na stronę, dostaje na dzień dobry takiego strzała z informacją, że może paść ofiarą ataku. Musimy to zmienić, jeśli nie chcemy takich komunikatów. I co ważne, można to zrobić w dość prosty sposób. Wystarczy dodać certyfikat, który wygenerowaliśmy do magazynu certyfikatów systemu operacyjnego i sprawa będzie załatwiona. Aby to zrobić, klikamy w ten wielki czerwony napis i dalej wyświetlamy informacje o certyfikacie. Tutaj wybieramy szczegóły, a następnie kopiuj do pliku. W następnym kroku kreatora wybieramy format, w jakim zostanie wyeksportowany certyfikat. Możemy zostawić tutaj opcję domyślną. Następnie wskazujemy miejsce zapisu certyfikatu, no i musimy tutaj podać jeszcze jego nazwę. Ja zapiszę tutaj nazwę Maniek 2, aby było wiadomo o jaki cert chodzi. Jak informuje nas ten komunikat, certyfikat został zapisany na lokalnym dysku twardym komputera. Teraz musimy go jeszcze dodać do magazynu certyfikatów. Wybieramy Start, wpisujemy słowo CERT no i wybieramy Zarządzaj certyfikatami komputera. Prawym przyciskiem myszy klikamy w Zaufane Główne Urzędy Certyfikacji, następnie wybieramy Wszystkie Zadania, a dalej Importuj. Wskazujemy plik naszego CERTA. No i po chwili zostaje on dodany do systemu. Przed testem najlepiej jest wyczyścić cache przeglądarki, a czasem nawet uruchomić ją na nowo. Po ponownym uruchomieniu możemy już korzystać w pełni z adresu https dla domeny maniek2.pl. Taka konfiguracja działać będzie dla każdej przeglądarki poza wspomnianą mozilną. Sprawdźmy to. No jak widzimy nadal jest błąd. Aby temu zaradzić, musimy zmienić jedną opcję w ustawieniach Liska, a do tych możemy się dostać podając w polu adresu polecenie About config. W szukajce wpisujemy frazę Enterprise i to ustawienie tutaj zmieniamy na true. Gotowe. Odpalamy przeglądarkę na nowo. No i testujemy. No, teraz działa. Wszystko jest OK. Pewnie teraz część z Was stwierdzi, że to bez sensu, że trzeba dodawać certa do systemu. Odpowiem tak: jeśli mamy stronę działającą w internecie, dostępną dla wszystkich, no to oczywiście takie zagranie nie ma sensu. Trudno byłoby rozesłać certa do wszystkich potencjalnych użytkowników naszej strony. W takiej sytuacji lepiej skorzystać z darmowych certyfikatów, chociażby wspomnianego let's encrypt. Niestety taki darmowy certyfikat dla domeny lokalnej, która nie jest zarejestrowana, nie może być wykorzystany, no bo nie ma możliwości weryfikacji nazwy domenowej. Dlatego też, jeśli chcemy zaszyfrować stronę działającą w sieci lokalnej, no to takie rozwiązanie, które polega na dodawaniu certyfikatów, no nie wydaje się już tak bezsensowne. Rozwiązanie, które wam przedstawiłem, z powodzeniem stosuje się w sieciach lokalnych, w sieciach LAN, gdzie admin jest w stanie taki certyfikat rozesłać do grupy hostów, bez konieczności dodawania ich ręcznie na każdym z kąpów osobna. Okej, okay, obie nasze witryny działają poprawnie, więc można by uznać temat za zamknięty. Ale czy na pewno? Zobaczmy, co się wydarzy, kiedy zamiast HTTPS-a wpiszemy HTTP. Wyświetliła nam się strona startowa Apache'a, a nie mańka drugiego. What the fuck! No słuchajcie, serwer DNS wskazał, że adres domeny maniek2.pl no to 10.0.0.1 i tam zostało wysłane żądanie strony. Niestety na serwerze nie ma domeny maniek2.pl dla protokołu HTTP, tak więc zostaliśmy przekierowani do strony startowej Apache'a. I niestety nie pomoże tutaj wyłączenie tej strony startowej, bo jeśli na serwerze będzie jakaś inna strona wykorzystująca protokół HTTP, no to zostaniemy przekierowani do niej. Problemu nie będzie, jeśli wyłączymy stronę startową, a z serwera wywalimy wszystkie wirtualne hosty dla protokołu HTTP. Niestety, w naszej sytuacji to nie jest rozwiązanie, no bo my chcemy mieć przecież jedną stronę bez szyfrowania. Co możemy zatem zrobić, aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją? No słuchajcie, należy wykorzystać mechanizm przekierowania i można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to przekierowanie w pliku wirtualnego hosta, a drugi to przekierowanie w pliku HT Access. Oba te pliki wykorzystać można do konfiguracji strony, również do przekierowania. Natomiast jeśli mamy pełny dostęp do serwera, no a my przecież mamy, bo jesteśmy jego adminami, no to moim zdaniem lepiej jest to skonfigurować poprzez ustawienia wirtualnych hostów. I moja tutaj propozycja jest taka: utworzymy dla domeny maniek2.pl plik wirtualnego hosta dla protokołu HTTP i tam dodamy przekierowanie do HTTPS. Skopiujmy zatem plik maniek1.pl.conf i nadajmy mu nazwę maniek2.pl.conf. Kopiuję ten plik, no bo tam już jest część konfiga. Jedyne, co trzeba będzie zmienić, no to nazwy domen. Gdybym skopiował samplowy plik, musiałbym go uzupełniać od początku. Edytujemy sobie naszą kopię. I najpierw pozmieniamy nazwy z maniek 1 na maniek 2, wszędzie tam, gdzie trzeba. No i teraz, może być tutaj, dodajemy sobie taką linię. Redirect. Permanent Slash HTTPS 2.2 maniek2.pl Ten zapis oznacza tyle, że jeśli jakiś użytkownik będzie chciał wejść na stronę maniek2.pl z protokołem HTTP, no to automatycznie zostanie przekierowany na stronę z HTTPS-em. OK, zapisujemy zmiany w pliku no i musimy jeszcze uruchomić naszego nowego hosta. Jeszcze restart Apache a. No i można przystąpić do testów. Wracamy do Windowsa, odświeżamy stronę, no i bach. Wróciliśmy na stronę maniek2.pl. No jak widzimy, przekierowanie nam działa. Tym razem wyświetliła nam się poprawna strona. Sprawdźmy jeszcze, czy nastąpi przekierowanie z adresu z przedrostkiem www. No jak widzimy, również działa. Dość podobna, chociaż odwrotna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku tej drugiej domeny, to znaczy jeśli będziemy chcieli wyświetlić stronę Maniek 1.pl z wykorzystaniem Https. Wówczas zostaniemy połączeni z witryną Maniek2.pl. Aby zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, proponuję utworzyć dla domeny Maniek1.pl plik wirtualnego hosta dla protokołu HTTPS i tam dodać przekierowanie do HTTP. Kopiujemy sobie zatem defaultowy plik SSL-a. Z nazwą sslmaniek1.pl.conf. Następnie edycja pliku, w którym zahaszujemy sobie serwer admin oraz dokument root. Na koniec dopisujemy sobie jeszcze przekierowanie, dokładnie w ten sam sposób, jak robiliśmy to przed chwilą. Jedyna różnica to będzie to, że tutaj zapiszemy sobie HTTP, a nie HTTPS. Ok, zapisujemy zmiany w pliku. Opuszczamy edytor, no i uruchamiamy plik wirtualnego hosta. Na koniec jeszcze restart serwera, no i możemy wracać na testy. Podajemy adres z przedrostkiem HTTPS. Mamy błąd certyfikatu. No mamy, bo dla tej witryny specjalnego certa nie robiliśmy, a jeśli utworzyliśmy plik wirtualnego hosta uwzględniający SSL-a, no to pobierany jest tak zwany defaultowy certyfikat Linuxa. Wystarczy przejść dalej no i zostajemy przekierowani na właściwą stronę. Oczywiście jeśli podamy po prostu adres maniek1.pl, no to od razu zostaniemy przeniesieni na odpowiednią stronę. Przekierowanie, które zrobiliśmy, zarówno to pierwsze, jak i to drugie, ma na celu zapobieganie sytuacji, w której jakiś dociekliwy użytkownik będzie ręcznie wprowadzał protokoły przed adresem. Zdecydowana większość użytkowników tego nie robi, ale warto pamiętać przy konfiguracji, aby przed taką ewentualnością się zabezpieczyć. Jeśli ktoś z Was ma inny pomysł i przede wszystkim wiedzę, jak takie przekierowanie zrobić inaczej, chętnie się o tym dowiem. Piszcie w komentarzach. Okej okay, moi drodzy, to już wszystko co dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz dziękujemy firmie NordVPN za zasponsorowanie tego odcinka nordvpn.com prawy slash pasja informatyki. To jest link do możliwości uzyskania dwuletniego planu ze zniżką. Dziękujemy także wszystkim patronom naszego kanału za wsparcie działalności. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Do usłyszenia.